Cześć, dzisiaj Samsung, po raz enty na kanale. Naprawa doskonale Wam znana. Gdzie to jest? Tak, wyłamany zawias, z tym, że tutaj, już nie wiem, czy ktoś się próbował do niego dobrać, czy coś, ale odstaje mi ramka. Tutaj nie jest pokrzywiona, ale odstaje. No, tu zobaczymy, co z tego przyjdzie. Załączamy grzałkę. Chwila, moment i będziemy rozklejać. O, patrzcie, tutaj już odchodzi normalnie ta ramka. Myślę, że ten klej, który tam jest, będzie trzeba teraz, nie wiem, może rozgrzać czy coś, zmyć i spróbować tam nanieść jakąś taśmę GSM. Nie wiem, czy to nie będzie za grube. Ale coś będzie trzeba spróbować, tak? No bo ramka już ewidentnie widać, że nie będzie się trzymała. Tak więc, no będzie to troszkę inna naprawa. Znaczy inaczej wykonana, tak? Sorry za mój głos, ale jestem w stanie, kiedy mężczyzna walczy o życie, dopadł mnie katar. No i niestety, tak to na mnie wpłynęło. No dobra, robimy podejście. Tutaj dzisiaj będzie o tyle łatwiej, że ramka już odstaje w pewnym miejscu. Tak więc nie będzie się trzeba nad nią modlić, żeby przepchać linkę. Thank you.
jest na przód. Tak, słuchajcie, no ktoś tu już szalał. Ktoś tu ewidentnie już szalał. Jest taśma, jest jakieś białe, nie wiadomo co. No cóż, spróbujemy coś z tym zrobić tak, aby wyglądało to tak, jak powinno. Jako, że jestem, tak jak wam powiedziałem, chory, zakatarzony, to mam trochę, nawet w sumie chyba nastrój na taką robotę. Spróbujmy. Kurde, czuję, że zaraz tu narobię takiego rabanu. Czekajcie, widzę, że uciekłem poza kadr. Dobra, da się to zeskrobać, słuchajcie. Może nie będzie jakoś strasznie lekko, no ale podgrzejemy, zeskrobiemy. A jeszcze zobaczymy, jak się sprawa ma, kiedy spryskam to alkoholem. Słuchajcie, też schodzi, tak? Dobra, na razie to tnę, no bo nie ma sensu tego nagrywać. Wrócę do was, jak już to zeskrobię. Dobra, udało się. Nie nanosiłem taśmy GSM, naniosłem tutaj taśmę dwustronną. No zobaczymy, jaki będzie efekt, tak? Ramka nie jest zbyt mocno pokrzywiona. Zaraz was przekręcę, będziecie może widzieli to. Ona leży o, tutaj na blacie, tak? Tutaj delikatnie, ale to jest nieznaczne, naprawdę. Ma jakieś takie dziwne fałdki, no ktoś musiał to zdejmować, gdyż jak widzicie, tutaj zaraz was trochę przyzoomuję. Zobaczcie, co się znajduje na tej matrycy. To nie jest oryginalny klej, to wygląda jak szpachla, no ale... Klientka, która dostarczyła nam ten komputer, znaczy od której go odebraliśmy, jest to sympatyczna klientka, tak, bezproblemowa, zero narzekania po przedstawieniu kosztów. Kurde, ten klej zesztywniał, to też pewnie jakoś tam postaram się zeskrobać. Po prostu zaakceptowała fakt, ona przyznała się, no kupiłam komputer używany, tu sobie tam poczytałam później i w momencie, kiedy już ten zawias... kiedy obudowa dokonała żywota i ona była na to nastawiona, tak? No i że fajnie będzie, jeżeli się uda zrobić. No oczywiście, że się uda. A mówię, jeżeli klient jest w porządku, no to człowiek daje też więcej od siebie. Wiadomo jak jest. Każdą pracę trzeba wykonać dobrze, aczkolwiek
Do jednej mogę się przyłożyć bardziej, do drugiej mniej. Bądźmy szczerzy, gdyby klient był jakiś tam zdawkowy taki, o jak, tyle pieniędzy, sruto dotto, to bym jeszcze za chwilę do niego zadzwonił, panie, ramka jest do wymiany, no bo poprzednia naprawa była wykonana nieprofesjonalnie, że tak to ujmę i tyle, tak? No jeżeli by nie chciał, to by kasacja za diagnozę i tyle. Dobra, słuchajcie, teraz gdzieś muszę się rozejrzeć za śrubokrętami i już wiem, że śrubokręty zostawiłem chyba w samochodzie. A nie, mam. Dobra. Dzięki mojej kochanej żoneczce, bo to ona przyniosła je z auta. Dobra, kręcimy. Wyjmiemy matrycę. I będziemy przekładać układ Wi-Fi, antenkę. Z tego względu, że żeby puścić te antenki, to będzie trzeba rozbebrać dół laptopa, a to jest dla mnie no, niepotrzebne na chwilę obecną. Na razie wyjmiemy tą matrycę, zobaczymy jak to wygląda, bo ten klej trzeba będzie jakoś zdjąć i to nie będzie fajne. No. Dobra, widzicie, wykręcam właśnie trzecią śrubkę, czwartą i wszystkie są różne, wszystkie. Ale znaczy, nie to, żebym się jakoś specjalnie czepiał, bo śrubka to śrubka. Jeżeli jej nie widać, ona ma spełniać swoją funkcję, czyli trzymać element, tak? I te śrubki jak najbardziej trzymały, ale jest to dowód na to, że matryca była, znaczy, że element był, element, że laptop był rozbierany. Całość jest, kurde, jakoś czymś przyklejona. Może być ciężko, słuchajcie. Dobra. Tam za bardzo złapało, ktoś nie pożałował kleju. Słuchajcie, zaczynają się schody. Co tu dużo gadać. Może być tak, że matryca pęknie. Nie no, zabiło mnie to. Zaraz zobaczycie. Ktoś mi się tam jeszcze rozpisał. Człowieku, nie mam jak odpisać, ja tutaj walczę o życie. Kurde, co ludzie mają fantazję. Matryca 13 cali, jeszcze taśma dwustronna pod nią. Nie wiem, czy ten ktoś pomyślał, że kiedyś może być potrzebny demontaż elementu na ich dupę, że tak brzydko powiem. Pierdozo. Jaki wytłuk. Jaki wytłuk. Kurwa, ta taśma jest wszędzie.
No. Teraz widzicie, o czym mówiłem. Nie zdarza mi się obrażać konkurencji, bo nie mam siebie za Bóg wie jakiego profesjonalistę, ale to musiał robić kompletny głąb, bezmózg. Nie. Była wymieniana matryca. Nie jestem pewien, czy to nie była klasa C produktu. Dobra, matryca na szczęście nie pękła. Czego nie byłem, szczerze mówiąc, pewien, bo no bo słabo to wyglądało, kurde, widzieliście. Zazwyczaj tego rodzaju pracę można określić mianem chirurgicznej. Znaczy precyzji może nie tyle chirurgicznej, tak? Już nie dramatyzujmy. Ale no trzeba tutaj precyzji i delikatności, zwłaszcza w tym modelu. No to widzieliście, ile delikatności tutaj było. Nóż i jechane. I patrzcie. Miał być kolejny filmik, taki sam jak każdy inny, który już był na kanale z tym modelem. Było ich sporo, ci, którzy śledzą kanał. Już nawet były wpisy, że taki filmik już był. No tak, ale filmy są dla klienta. Jeszcze raz powtarzam, filmy są dla klientów. Wy jako moi widzowie, subskrybenci jesteście, nie obraźcie się, ale na drugim miejscu, gdyż pierwsze co zależy mi na tym, aby klient miał wgląd do pracy wykonanej przy jego komputerze. Oczywiście nie wstawiam wszystkich filmów, gdyż ja już zauważyłem, że niektórzy zauważyłem, że dzięki YouTube'owi mam też nowych klientów. Zacznijmy od tego. Ale widzę, że ludzie, co po niektórzy, mogą to źle odbierać, tak? Pamiętajcie, nieważne jak, liczy się efekt końcowy. Jeżeli dostanę komputer i jakimś, kurde, nie wiem, zbiegiem okoliczności, wielkim pechem, nie wiem, przebiegnie się po nim stado słoni, z tego komputera nic nie zostanie, ale klient o tym nie wie. Ja ten komputer naprawię na własny koszt i tak dalej, czyli naprawię swoje zaniedbanie, bo nie powinienem go rzucać pod stado, pod tabun. Dzikich słoni, znaczy dzikich, jakby były oswojone, dzikich słoni, które gdzieś tam biegną, tak? Więc muszę naprawić swój błąd i niech mnie to kosztuje kilkaset złotych, czy tysiąc, czy dwa, naprawię tak, że klient odzyska swój komputer w stanie niepogorszonym, niż mi zostawił. I to się liczy. A to, w jaki sposób to się dzieje, to jest bardziej ciekawostka, tak? Ale musicie mieć na to... Znaczy, musicie do tych filmików podchodzić trochę z dystansem, no. Nie możecie oceniać tego, o Jezu, jak ty to rozbierasz, ile ty tam mocowań połamałeś. Nie widzicie, ile połamałem, czy nie widzisz, bo nie każdy się ma o to pretensje. A po złożeniu komputer wygląda i działa tak jak przed rozłożeniem. Niekiedy lepiej. Tak więc pamiętajcie o tym. Filmik jest tylko poglądem na to, jak została wykonana naprawa. Można ją wykonać na wiele sposobów. Filmik pokazuje jeden z nich. Ale wy najbardziej powinniście się skupić jako klienci. Mówię, bo na efekcie końcowym. Dobra, tutaj jakoś to tam szło. Czekajcie, gdzieś ja mam taką zaślepkę, to sobie podejrzę. Sro tu, tu, tu. Dobra, do góry. Do góry to strasznie niewygodnie, jakoś kurde, no. Zaraz zobaczymy.
No wiecie co? Ta zaślepka i tak się nie sprzeda za jakieś tam mega pieniądze. Ta jest, chociaż tutaj wygląda dobrze. Zobaczymy. Może bym wymienił tą zaślepkę dla klientki. Ja bym miał mniej roboty. No i dobra. Wyjmujemy. Czekajcie tylko. O, to chyba powinno być jakoś tak. Chodzi o to, że później będzie mi trudno naprostować, znaczy złapać zawiasy w tej samej płaszczyźnie. Staram się to zrobić, kiedy jeszcze element jest na swoim miejscu. Dobra. To teraz pomału demontujemy. Ta śrubka chyba została tu po poprzedniej naprawie. Leżała w tym miejscu, powinna być wkręcona tutaj. Tutaj antenki powinny być tym przytrzymane, no ale... Zdejmujemy kamerkę. Okej, tutaj jest taśma, wszystko gra. Coś spadło, mało istotne na chwilę obecną. To powinno być jakoś tak. Dobra, odcinamy antenki, odcinamy, a może da się je odkleić, bo się lepiej trzymać później. O, coś tam jakoś idzie. Dobra, i tutaj muszę zapamiętać, jak idą te kabelki, bo zawsze zapominam, później mam problem. Dobra. Miejmy nadzieję, że będę pamiętał. Cyk. Ok. Stary element. O, no, nie. Trzeba to czymś zakleić, bo za często mi to spada zdecydowanie. Nie chciałbym zrobić zwarcia, gdyż w środku jest bateria. Już to zaklejamy. Ale dzisiaj wam się trafił filmik. Gratka dla majsterkowiczów. Wszystko od dechy do dechy. No, poza zdrapywaniem kleju. A klej, nie wiem czy powiedziałem,
zdjąłem za pomocą alkoholu. Rozpylałem alkohol, chwilę czekałem i sru kosteczką. Powiem wam tak, nie na miękkim. Nie róbcie na miękkim, już na początku się złapałem i delikatnie mi się ramka wgięła, aczkolwiek bez złamania, tak, więc mogłem ją naprostować. Róbcie to na czymś twardym i z wyczuciem. Dobra, obudowę. Komputer na razie położymy tu. Moją zaślepkę położę gdzieś tam, gdyż nada się ta klientki. Obudowa jest odnawiana, ale naprawdę super. Super efekt, gdyż ten chrom jest taki lekko szorstki. Fajnie zrobiona robota. Nie ma pęknięć. Ach kuźwa, macham palcem, wy nie widzicie tutaj. Nawet mikro. Znaczy tak miało być, więc tutaj akurat, że jakoś specjalnie nie jestem zdziwiony, aczkolwiek ostatnio jak zamówiłem, miało być super bez pęknięć, elementy montażowe miały być nieuszkodzone, okazało się, że było inaczej. Pęknięcie było włoskowe, jeszcze zero prześwitu, ale to już pęknięcie, to już zwiastun tego, że będzie tylko gorzej. Tak więc kupując taką klapę, zwracajcie na to uwagę. Nie dajcie się zrobić, jeżeli sprzedawca wam będzie mówił: panie, to tylko włoskowe, zdjęliśmy antenkę Wi-Fi. Przecież to tylko włosek, tak? Nie, element w tym miejscu musi być idealny. Musi, po prostu musi. Nie ma innej opcji, bo umoczycie hajs, no. Dobra, czekajcie. O, to się trzyma, tu śrubeczka i gra. Resztę sobie dopasujemy zaraz. Apsa. Opsa. I gra. Tu zamontowane. Tu trafione. To tu wypadło. Trzeba to podłapać najpierw na śrubeczkę. Jedną czy dwie. I wtedy powinno być lepiej. Znaczy łatwiej. Łatwiej byłoby, gdybym teraz wygiął zawiasy, ale czuję, że mógłbym rozwalić mocowania, gdyż za lekko się trzymają. Muszę przynajmniej podłapać, żeby móc to zrobić w miarę bezpiecznie. O. Dalej nie pójdzie, tutaj jeszcze skrzypi, bo zawias nie doszedł do końca, no ale okej, zaraz to zrobimy. O, elegancko, teraz jedna śrubka, druga śrubka, mocno, znaczy z wyczuciem, ale mocno, tak aby nie było luzów, każdy luz na śrubce spowoduje luz między zawiasem a obudową, co osłabi dźwignię działającą przy manewrowaniu klapą, co bezpośrednio wpłynie na uszkodzenie obudowy w późniejszym czasie. Dobra, czekajcie, widzicie, nie widzicie? Kurde, ciężko się złapać.
zamontowane. Teraz zajmiemy się czymkolwiek. Na przykład, o, zamontujemy antenkę. Kamerkę. Cyk, cyk. Cyk. No. To już jest. Słuchajcie, ja bym tutaj, gdyż tutaj jest taki rowek wyżłobiony. Znaczy nie rowek. W tym miejscu. Tu i tu. To jest z milimetr. Ja tu wkleję jeszcze taśmę GSM do montażu ekraników. To wypełni tą lukę i lepiej zwiąże z taśmą dwustronną na ramce. Taki manewr. No zobaczymy jak wyjdzie i w międzyczasie obczyszczę trochę krawędzie tego, bo no widzicie. Ekranu i wrócimy do nagrywania. No dobra, słuchajcie. Matryca teraz wygląda w ten sposób. Tak wyglądają jej krawędzie. Jest lepiej, to wam mogę powiedzieć. Na rogach z góry dodałem jeszcze narożniki z taśmy dwustronnej. I. Słuchajcie, nie wiem czy nie warto by jeszcze tutaj dodać. No ale to już będzie chyba za grubo. Chyba to sobie daruję. W pierwszym na początek, to znaczy przykręcę z dołu śrubki. Cyk. Nie wystaje. Warto to sprawdzić, jeżeli śrubki nie są oryginalne, tak? I nie zamontował je ktoś przed wami tak naprawdę. Ta już jest za duża. To była ta, którą znalazłem w środku laptopa. O. I gra. Kurde, mam ciągle ten taki dylemat. Nie, wiecie co? Jednak dodam tutaj. Tu paseczek. Przez całość tak przelecę. Ja go zetnę od razu na biurku. No, oczywiście nie będę wam tego pokazywał, bo to bez sensu. Panie, ole byk. Uch, ale poszło. Dobra. I taki tam. Odręcznie wycinam. To sobie zwracam. Teraz tylko na fragmencie na zaślepce tej, która tutaj jest, równiutko, żeby nie wychodziło poza. Tutaj się lekko dotnie. Ale powiem wam, ogólnie jestem zadowolony, bo takiego filmiku to chyba jeszcze nie było na kanale, żeby była taka naprawdę naprawa. Naprawa, a nie tylko, wiecie, wymiana. Oczywiście, no, nie zawsze można sobie w ten sposób pozwolić, tak, naprawić komputer, gdyż nie zawsze mam śmiercionośną chorobę zwaną katarem. Więc nie zawsze mogę tak to sobie rozdysponować, no ale okej. Dobra, najpierw zdejmiemy tutaj
No zobaczymy, jak to też będzie wyglądało, ale... A, jeszcze dokręcić. Aha, zapomniałbym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, widzieliście, że już przed zaczęciem pracy wyglądało to kiepsko. Komputer ma swoje przejścia, nie ma co gadać. Właścicielka jest w sumie tego świadoma. Ona po prostu chce, żeby komputer dało się używać. A to, że piękny nie będzie, to ona już to wie. Dobra, przykręćmy matrycę. Bardzo mnie ciekawi, jak to wyjdzie. Naprawdę. Tutaj jeszcze jest fragment. Dotniemy i dokleimy. Cyk. Dużo tego nie ma. Cyk. Tłuszcz. Cyk. Gdzieś tam w tle słychać youtubera, którego lubię sobie oglądać. Wiecie, WOTA wywaliłem, ale lubię chociaż sobie popatrzeć. Dobra, tutaj przygotowuję teraz ramkę do naklejenia. Chwilę zaczekajcie, bo wy pewnie tego nie widzicie. No i dobra, słuchajcie, wklejamy lampkę. Słuchajcie, włączę jeszcze grzałkę, żeby podgrzać trochę ten klej, żeby się lepiej związał. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem, czy jak to się mówi. Ale wydaje mi się, że robota została wykonana dosyć dobrze. Na warunki, w jakich, znaczy może nie na warunki, ale patrząc na to, w jakim stanie dostałem sprzęt, dmuchaj, to wygląda to naprawdę dobrze. Dobra, ramka się już delikatnie rozgrzała. Więc klej na pewno już trochę się rozpuścił i lepiej zwiąże
z taśmą, która była po drugiej stronie. Zaraz sobie to obejrzycie. Tu profesjonalny sprzęt, którego używałem do ucinania tasiemki GSM. Nie mogłem znaleźć nożyczek. Nie wygląda to źle. Naprawdę myślałem, że będzie to wyglądało gorzej. No i że posypią się jakieś komentarze niewybredne pod filmem, że o, szajs, co ale dałeś, w ogóle się nie nadajesz, jesteś jakimś hałturnikiem, a nie serwisantem. No, naprawdę się tego spodziewałem, aczkolwiek zobaczcie, wszystkie te pofalowania, tak, które tu są widoczne, to było. Widzieliście ramkę, jak wyglądała po zdjęciu. Zobaczcie, jak się wkleiła. Odeszło. Trzeba będzie jeszcze podgrzać. Z tej strony również. Tutaj jest sklejone, no ale trochę niestety odstaje. Trochę. Wiecie co, w realu to nie wygląda tak źle, jak tutaj zobaczyłem na kadrze. Nie, naprawdę jest fajnie. Mówię, na komputer, który był w takim stanie, wyszło nieźle. Wyszło naprawdę nieźle, a nawet lepiej niż nieźle. Okej. To by było na tyle przy serwisie tego Samsunga. Cóż więcej mogę powiedzieć. W Samsungu generalnie została wymieniona klapa, naprawione co nieco. Naprawiona, znaczy nie tyle naprawiona, oczyszczona matryca i tak dalej. Do tego będzie jeszcze zasilacz. Koszt całości to jest 410 zł. I to by było na tyle. Dzięki za poświęcony czas. Zachęcam do dalszego śledzenia kanału. Na razie. A, jedzcie czosnek, bo czerstwa sprawa ten katar. O nie, kiepska.